Dzień dobry wszystkim, z tej strony Elian. Jesteśmy dzisiaj na moim pięknym stoliku, który jest mega zniszczony, przepraszam. A razem ze mną jest Ogier Clydesdale, którego będziemy sobie dzisiaj opisywać. Tak, no nie uważam, że jestem osobą, która powinna wystawiać recenzje. Tak się często mówi potocznie, ale uważam, że jednak recenzje wystawiają eksperci. A ja jestem po prostu osobą, która kocha konie i zajawiła się ponownie modelami. No i tak, co my tutaj pięknego widzimy? Widzimy pięknego Ogiera, który jest dość ciężki, który troszkę waży, jest troszeczkę większy od tej klaczy, która przyszła do mnie razem z nim, czyli od klaczy Missouri Foxtrotter. Co mnie zdziwiło, bo w sumie są w tej samej skali, czyli Little Bit. Niestety ostrość mi bierze na stół, a nie na ów ogierka, nie wiem czemu. Potem wam powysyłam troszeczkę zdjęcie, żeby było widać to dokładniej. No i tak, ogier jest bardzo ładnie, moim zdaniem, wyrzeźbiony. Ma małą wadę produkcyjną, bo troszeczkę się gibie. Delikatnie, ale stoi w miarę stabilnie. Wydaje mi się, że to jest kwestia tej wypustki przy kopytku, którą zaraz wam właśnie pokażę. Ostrość, come on. Dobra. Myślę, że to jest kwestia tej wypustki. Cóż, zacznijmy sobie od głowy. Mam nadzieję, że nie uderzę w statyw. Ma piękną grzywę, która po prostu wygląda zjawiskowo. Jest on po prostu bardzo ładnie zrobiony pod względem właśnie dynamiki, tak? Jest to koń, który biegnie, który galopuje, po prostu widać tą grzywę na wietrze, ładnie wyrzeźbioną. Naprawdę bardzo ładnie to zrobili. Niestety ja nie dowidzę, więc ciężko będzie mi zrobić taką idealną ostrość, niestety. Okej, postaram się, myślę, że będzie okej. Więc ta grzywa jest piękna, tak samo jest z ogonkiem. Ogonek jest trochę jakby pozlepiany, ale jest ładny, mi się osobiście podoba. Chociaż byłoby fajnie, gdyby taki bardziej rozwiany do góry. Jeżeli chodzi o pysio, wszystko w tym koniu jest naprawdę bardzo ładnie zrobione, bardzo anatomicznie ładnie, proporcjonalnie jest to super zrobione. Ma piękne oczka, niezbyt duże, niezbyt małe, żyłki na śnubce, chrapki, które postaram się wam zaraz pokazać, tylko oczywiście ostrość. No nie wiem, to jest coś... Oj, nie bardzo, może za blisko. Powinno być teraz dobrze. Tak, chyba jest ok. Nie dowidzę za bardzo tego mechaniku. Dobra, teraz chyba jest lepiej. Ma bardzo ładne chrapki. Chrapki są, czekajcie, nie jest dobrze. Jeszcze chwila. No, ta ostrość to bardzo się widzę tu poszła kochać teraz. Dobra, ostrość, żyj. Może teraz coś będzie widać. Ja wam powysłam jeszcze potem zdjęcia, oczywiście, żeby było wszystko ładnie widoczne. Ma piękną śnubkę, ładnie zrobioną, ładnie zrobiony nosek, ładnie zrobioną strzałkę. Bardzo ładnie, jak już powiedziałam, żyłki na nosku. Jeszcze raz spróbuję zapać ostrość. Dobra, chyba mniej więcej coś jest, ale nie jestem pewna. Niestety, nagrywam do was po raz drugi, ponieważ poprzednim razem ostrość była straszna, dlatego teraz tak staram się tą ostrość zrobić w miarę dobrą. Żyłki wyrysowane, ma piękną klatkę piersiową, bardzo ładnie wyrysowaną. Tak, oczywiście nic nie widać, ja nic nie widzę tutaj, serio. On mi łapie na ostrość na stół, no co za gady. Halo, aparat. Mój stół jest bardzo zniszczony, nie warto go nagrywać. Dobrze, może teraz coś będzie widoczne. Ma pięknie zrobioną klatkę piersiową. Ma fakturę sierści, ma wicherki, co jest bardzo fajną sprawą. Ma rzeźbione kopytka, ale niestety te kopytka są bez podków. I są takie... Aparat. Nie, no robi mi po prostu, wiecie, figle mi tutaj robi. Płata mi figle, niestety. Jeszcze raz. Trzeba postrość sobie ładnie. A ja jeszcze przybliżę mocniej. Ma być ostrość na koniu. Może teraz jest lepiej? Ma rzeźbione kopytka. No jest troszeczkę lepiej. Ma rzeźbione kopytka. Coś nie mogę się z tym aparatem dogadać. Ma fakturę sierści, jak mówiłam, ma wszystkie mięśnie ładnie wyrzeźbione, ścięgna i tak dalej. Super jest, jeżeli chodzi o rzeźbę. Sorry, samoloty latają, no niestety mieszkam niedaleko lotniska wojskowego.
Jak wszystkie konie z kolekty, ma problem tutaj z tymi wypustkami, ponieważ to tworzy jego tyłeczek trochę bardzo kanciasty. Trochę bardzo. Więc te wypustki są tutaj bardzo zaznaczone. Troszeczkę też kanciasty ma grzbiecik. Z taką, powiedzmy, pręgą grzbietową. Jeżeli chodzi o sam tyłek, a klatkę piersiową, no to właśnie tyłek jest bardzo duży, a klatka piersiowa, myślę, troszeczkę za mała, ale tylko troszeczkę, nie jest tak bardzo wklęsła jak u niektórych modeli, które po prostu bardzo przykuwają uwagę, że ta klatka piersiowa jest mega chuda. Tu nie jest, nie ma takiej tragedii, ale no trochę bym tą klatkę piersiową poszerzyła. No ale ten koń jest z 2014 roku, więc 13 roku, więc wiecie, no myślę, że wszystko poszło do przodu, tak samo jak i tworzenie modeli. Jeżeli chodzi o umaszczenie, ale to przejdziemy przy umaszczeniu jeszcze chwilkę, jeszcze a propos anatomii, no to ma bardzo ładne szczotki, ma okolice wyrzeźbione okolice intymne, poza odbytem, ale to wiadomo, nie jest główną sprawą, jeżeli chodzi o modeling. Najważniejsze jest to, że jest ładnie, wygląda ładnie z profilu i z przodu i tak dalej, a nie od spodu. I to jest absolutnie główną sprawą i główną rzeczą, która powinna być ładnie zrobiona. A to zrobione ma, za swoją cenę naprawdę jest bardzo ładnym modelem. Jeżeli chodzi o umaszczenie, jest to chyba gniadosz. Taki jasny, ale gniadosz. To nie są skarpetki. Skarpetki są mniejsze, brakuje mi słowa niestety. Skarpetki są mniejsze i ze znaczeniami czarnymi tutaj nad powiedzmy skarpetkami, ale to nie są skarpetki. Ma czarną grzywkę, bardzo ładną tą grzywkę, ma czarny ogonek, białe znaczenia na śnubce, jest bardzo ładnie umaszczony, moim zdaniem. No i jedną wadą to jest właśnie to, że troszeczkę się gibie, ma tutaj ten wypustki na bioderkach, takie bardzo duże i kanciasty troszeczkę tyłeczek. Ma bardzo kanciasty grzbiet, naprawdę bardzo kanciasty grzbiet, jakby był trochę przychudy, a nie jest przychudy. I w sumie to jest jedyna wada tego, jedyna, no to jest... Tylko tyle wad znajduję tego ogierka. No i tak, co bym chciała jeszcze powiedzieć, to tylko to, że w sumie ja wam zrobię jeszcze zdjęcia, ponieważ domyślam się, że ostrość po prostu jest straszna. A niestety ostrość mogę zobaczyć dopiero na komputerze, jakby wyszło nagranie. Więc niestety nagrywam tak troszeczkę w ciemno, bo nie do końca tą ostrość widać fajnie. Mam nadzieję, że taki film wam się podoba, że ogier wam się podoba. Napiszcie, czy go macie. Chciałabym wam nagrać pewne małe sprostowanie, ponieważ powiedziałam tam, że po prostu ten ogier ma wadę, ale nie, ten ogier nie ma wady. Zobaczcie, on po prostu na tym stoi. Nie wiem, czy to widać, gdzie on na tej wypustce stoi. Ja dopiero później się temu przyjrzałam, powiem szczerze, więc chciałabym sprostować, to nie jest wada. Jeszcze weźmiemy ostrość, tak w skuterek przejechał. Tak, ostrość się, o właśnie. Tak, więc to nie jest wada. No a kto jest ciekawy, to tak właśnie wyglądają. Mogę bliżej tam zrobić, o proszę bardzo. Tam bliżej, proszę bardzo. Damy ostrość. Widzicie? To nie jest wada. To nie jest wada. To jest po prostu, tak ma być. Teraz ostrość się pójdzie troszeczkę kochać, ponieważ oddalimy sobie troszeczkę te moje koniki. No i tak sobie moje koniki stoją na półeczce z książkami. Ci, którzy są ciekawi, to tak sobie wyglądają. Oczywiście wiadomo, jak u każdego w domu, kurz jest pod książkami. To sobie stoją z łabądkiem. Łabądek ma troszeczkę lat. Sorry, patrzę, że zapalat nie widziałam. Lat ma, o Jezu, ze 20. I tak sobie jeszcze żyje ze mną. Łabądek i to bardzo ładnie, myślę, wygląda. Niebawem zawitują tu inne koniki, tam mam jeszcze obok drugą półkę, której nie będę wam pokazywać, tam dalej. Tam też stoją książki, tylko już nie tak ładnie poukładane. Tak czy inaczej, tak oto wygląda ogier Clydesdale na mojej półce. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że tak się takie faux pas popełniłam. No i cóż, teraz już się z wami żegnam na serio. Do zobaczenia, trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie i pa pa!